Hej, z tej strony Dealer i w dzisiejszym odcinku Minecraft Ferrine 3 wyruszymy na epicką przygodę po biomie Mesa. Jest to biom, którego właściwie nie znam, biom, którym nie wiem co na nas będzie czekać. Prawdopodobnie znajdziemy jakąś opuszczoną kopalnię złota. Przepraszam, tylko jest jedno ogłoszenie przed całym odcinkiem. Rusza nowy serwer, Lucky Skyblock. Jest to serwer mój i Tricusa. Szykujcie się na serię naszą wspólną i zapraszam was bardzo serdecznie. Serwer rusza o godzinie 12, a o godzinie 19 będziecie mogli zaraz z nami na live, więc zakładajcie wyspy już dzisiaj. Jak to zrobić? Jest to bardzo proste. Wszystko jest zapisane na serwerze, jest serwer po prostu craft.pl. Kiedy wchodzisz na craft.pl, czyli mój serwer tymczasowy Freebuild, teraz przerobię na Freebuild i Skyblock, Lucky Skyblock, to po prostu dostajesz jakby taki portal, jak przed chwilą widziałeś, weszliśmy do Lucky Skyblock i jesteśmy na naszym świecie. Są ruletki, są naprawdę epickie rzeczy i słuchajcie, macie sklepy, wszystko jest rozbudowane i tak naprawdę myślę, że naprawdę czeka nas epicka zabawa na serwerze, więc zakładajcie własne mapy, gracie z znajomymi, będą oczywiście, będziemy oglądać wasze mapy i słuchajcie, co jest fajne na serwerze, są trzy różne Lucky Bloki. Jest Lucky Block, Lucky Drop i Lucky Drop Plus, więc co one robią, co z nich może wypaść i tak dalej na waszych skyblockach zobaczcie już wkrótce. Do usłyszenia i do zobaczenia na serwerze, zapraszam na odcinek, łapka w górę koniecznie, zostawię. Być może idę jakieś ciekawe rzeczy, słuchajcie, na pewno będzie fajnie, więc łapka w górę, bardzo mile widziana, możesz zostawić w tym momencie, jeżeli lubisz tę serię, a jeżeli nie znasz tej serii jeszcze, to zapraszam ciebie do karty, ponieważ tam znajdziesz resztę odcinków. Okej, więc słuchajcie, wyruszamy, bez zbędnego gadania, ja się dosyć nie ukrywam dzisiaj, spieszę z odcinkiem, ponieważ jest rano, tak jest rano, przed live'em, live'y są o 9:30, w następnym tygodniu już nie będzie live'ów, przypominam, ponieważ jedziemy na tura, ale dobra, słuchajcie, wszystko po kolei. Mesa jest na tych kordach, to oznacza, że musimy iść w tym kierunku, znaczy, wy tego nie widzicie, bo jakby jest kamerka, no, ale musimy iść w tamtym kierunku mniej więcej, tak, 500 kratek, więc to nie będzie problem, mając konia, serio. Chyba że będziemy musieli przejechać przez wodę, wtedy będzie problem. A nie wiem, czy tam nie będziemy musieli, więc zobaczymy, jak to wykombinujemy zaraz. Póki co, biegnijmy, nie ma problemu, więc tak, słuchajcie, co do Ferrine, naprawdę bardzo się cieszę, że to wszystko tak się rozwija. Coraz więcej rzeczy powstaje, ja nawet nie wiem już co było na ostatnim odcinku, co nie. No, że na pewno nie było tego, o tam, powstał magazyn nowy, epicki magazyn Tricusa. Uzgodniliśmy z Ernestem, że cały ten nasza sielanka będzie w jednym stylu, to jest MWki dzieło. Strzelałem, że tak, strzelałem, że to MWki dzieło, ale... Możecie mi napisać w komentarzach, oczywiście ja czytam komentarze, więc ja zapraszam, zapraszam do pisania, tam mieszka Dobc oczywiście, a kto inny. Dobra, więc, ach, o Jezu, nie, nie najlepiej, no nie wiedziałem, że to będzie woda. Znaczy, w sumie tak mogłem pomyśleć, ale nie wiedziałem. Ej, Karol, napisałem MWC, żeby znalazł inne miejsce zamieszkania. Nawet nie wiem, gdzie mieszka. Nie wiem, gdzie mieszka. Ernest mówi tylko, że gdzieś blisko. Czyżby tutaj? Aha, to chyba tutaj, rzeczywiście. Au! Bo zawsze niszczy most, wpływając do siebie, pokazać ci. Zaraz, jak będziemy wracać z Mesy, to wtedy nam pokaże Ernest. Więc słuchajcie, lecimy póki co w tamtą stronę. Co to jest? Farby Yahibozo? Czemu Yahibozo to robisz? Yahibozo ewidentnie chce zniszczyć Ferrine, prawdopodobnie chce ją zhakować tym sposobem, ponieważ widzieliście, ile on zrobił owieczek i świnek i wszystkiego. To zepsuje serwer, on to wie. No dobra, to jest Yahibozo. Więc słuchajcie, przejdźmy może jakoś tędy, dobra, elegancko. I dalej idziemy, słuchajcie. Już mamy jedną kratkę, dobrze, jedną wysokość. Teraz musimy iść tam i będziemy zaraz już w domu, czy w domu, no będziemy w celu naszej destynacji, rozumiecie, w mesie, po prostu epickim biomie, to jest ten, jeżeli nie rozumiecie co to jest mesa, jeżeli nie co to jest mesa, to jest taka czerwona pustynia gorąca, z właśnie między innymi kopalniami złota, dużo ilości złota tam się znajduje i tak dalej. Nie wiem właśnie co nawet, szczerze mówiąc do końca, jest z gliny wykonanej czerwonego piasku, więc jestem bardzo ciekawy właśnie co na niej odkryjemy. Ona znajduje się już za tymi śnieżnymi górami, okej, więc my musimy jakoś teraz je obejść, a właściwie przejść obok. I będziemy już na mesie, więc czekajcie, brakuje jeszcze 300 kratek około, może troszeczkę więcej i jesteśmy, czekajcie, gdzie to jest, co to, dynia, o, dynia, dyni właśnie nie mieliśmy, w sensie na początku mieliśmy, wydawało mi się, a potem je zgubiliśmy jakimś cudem i po prostu może zrobimy tak, żeby je zebrać, ok? Więc czekajcie, podbiję to, zbiorę, trochę to z długo schodzi, dobra, o, lepiej, i mamy jedną dynię i będziemy mogli zjeść tą farmę, a nie, jednak nie miałem dyni, o nie, koni mi uciekł! Gdzie jest mój konik? Gdzie jest... Haker! Haker, koniku! O nie, dobra, musimy wejść serwer.
Więc uwaga, strefa dobrej zabawy. Tak się nazywa Ferajda, jeżeli wiecie. Strefa dobrej zabawy. To jest nasza nazwa, no między nami. My nie mówimy Ferajda, mówimy strefa dobrej zabawy. Więc znacie nasz sekret youtuberów z Ferajdy. Więc słuchajcie, musimy teraz zobaczyć. O, widzicie to? To jest mesa. To jest ten epicki, gliniany biom z akacjowymi drzewami. To jest dziwne, ale tak to wygląda. Jest to jeden z moich takich ulubionych biomów, naprawdę jeden z ciekawszych, to jest na pewno. Jeden z ciekawszych biomów, dlatego też od razu na niego chcę lecieć. I właśnie przez ten biom postanowiłem, że zamieszkamy na tym świecie na Ferajnie. To było tak właśnie, nie wiem, czy pamiętacie. Jeżeli byłeś na live'ie takim, co rozpoczął Ferajny, to wiesz. Jeżeli nie, to nie wiesz, ale no cóż, nie każdy jest na live'ach. I słuchajcie, co tu już mamy? Czyżby to była już... o Jezu, nie wziąłem naprawdę... Nie wziąłem pochodni. Serio nie wziąłem pochodni. Czy tu jest jakiś węgiel? Przepraszam bardzo. O nie, dobra. Wiecie co, bo my niestety na shaderach nie przetrwamy to za długo. Pod ziemią. W sensie nic nie będzie widać, więc czekajcie. Wyłączmy te shadery. Okej, okay. I zobaczmy, czy my tu nie mamy węgla jakiegoś. O Jezu, nawet z shaderami. Bez shaderów tutaj jest za ciemno. Aj. Dobra, słuchajcie, wiecie co zrobimy? Pójdziemy sobie na górę. Mamy cobblestone'a. Nie mamy cobblestone'a. Nawet cobblestone'a nie mamy. To jest przygotowana wyprawa, słuchajcie. Tak właśnie wygląda przygotowana wyprawa, w pełni profesjonalna. Zbierzmy może tylko tego troszeczkę cobblestone'a, tak żeby mieć go z 8. Dobra, mamy więc nawet więcej. I wyjdźmy stąd jak najwyżej, dlatego że po prostu tam są drzewa. Po prostu zbierzemy drzewo, przepalimy je i będziemy mieli na pochodnie. Tam jest to chyba, tak tu nic nie ma, dlatego że te najfajniejsze takie opuszczone kopalnie, które możemy znaleźć, one wyglądają inaczej, one mają ten kształt typowy dla kopalni, taki równy. Okej, więc tak, tutaj jesteśmy na tym bardziej drzewiastym momencie mesy, więc zbierzmy sobie kilka drzewek. Będziemy potrzebować ich, no jedno drzewo nam się przyda. Myślę, niestety siekierki chyba nie... Nie, no nie mam, oczywiście, że nie mam. Więc ej, zbieramy to. I jedno całe drzewo nam będzie wystarczało na troszkę tych pochodni. No, zrobię tych kilku pochodni, potem zbierzemy sobie normalnie węgiel i dobra, tyle starczy. Ech, kaban, gdzie jest haker? Czemu ty uciekasz ode mnie? On chce wrócić do domu, widzicie, on wraca do domu, dokładnie. Okej, okay, ale niestety nie teraz, haker, wybacz. Przechodzimy kawałeczek i się bardzo dziwnie to wygląda. Ja bym włączył sportem te shadery, dlatego że one w sumie bardzo fajnie wyglądają. Myślę, że na mesie również będą spoko wyglądać, jeszcze nie wiem do końca. I tak, jak myślałem, wyglądają spoczko. Więc gdybym był ewoką, pewnie mieszkał tutaj, bo on jest takim faraonem. Chociaż ten rejon bardziej niż z faraonami mi się kojarzy z jakimiś kowbojami, słuchajcie. Gorąca taka pustynia, ale taka czerwona, no nie? Niestety nic nie widzę, żadnych tutaj nie ma dungeonów, czyżby się nie udało? Znaczy, nie wiem w sumie, czy one nie są czasami pod ziemią, to też jest kwestia. Co to za miejsce? Czekajcie, zróbmy może teraz te pochodnie. A dobra, jak znajdziemy coś bardziej takiego zawiłego. Tutaj również nic nie ma, okej. Okay. Ta mesa wygląda świetnie, jest w jakimś kanionie. Wow, epicko wygląda ten świat, naprawdę, cały czerwony, cały gorący, zupełnie inaczej niż reszta świata, który mamy. I tutaj jest jakaś taka dolina? Na to wygląda. Wow, a co to jest za miejsce? Nie, to też jakieś tylko wgłębienia, kurczę, same wgłębienia. Mam nadzieję, że... O nie, że nie przegapiliśmy niczego. Oraz, że to miejsce, które na początku zobaczyliśmy również, że to nie było... Jakiś jedyny dungeon, który my sobie powiedzieliśmy, a to pewnie nie jest nic ciekawego. Będziemy pochodni, ale czekajcie. Dobra, tu nic nie widzę. Tam może coś jest. Nie wiem, czy to jest ciemna glina, czy to jest jakieś wejście. Ciężko stwierdzić. Na pewno tam coś może być, więc przejdźmy się tam. I słuchajcie, nawet jeśli nie ma tutaj dungeonów, to ten biom jest bardzo cenny. Dlatego, że słuchajcie, po prostu jest mnóstwo gliny. Mnóstwo gliny, czy to jest zwykła glina, czy to jest terakota, co to jest? To jest terakota! O mój Boże, to jest terakota? Ej, to ten biom jest mega cenny, przecież możemy sobie zbierać tutaj bez problemu mnóstwo terakoty, nie trzeba szukać żadnej gliny i możemy ją farbować bez problemu, tylko... Gdzie jest koń? Jestem ślepy? Jak? Ej, ja jestem chyba ślepy, słuchajcie, nie widzę konia, coś jest tak ciemno. Mamy przerypane, słuchajcie, mamy totalnie przerypane. Szybko musimy zrobić piecyk, szybko piecyk. Gdzie jest drewno? Tu jest drzewo, robimy crafting. Oh my god, słuchajcie, niedobrze. I teraz tak, mamy to, robimy piecyk, okidoki. I teraz musimy szybko przepalać to. Oh fuck, przerobiłem całe drzewo na... O nie, naprawdę, jestem taki głupi. Dobra, szybko zbieramy crafting table i lecimy do jakiegoś drzewa, tylko musimy... Chyba wejść na serwer, bo nie widzę tu mojego konia nigdzie.
Więc weźmy i wejdźmy. Nie wiem, czy dobrze robię, czy po prostu go nie widzę, bo jestem ślepy. Te konie mnie wkurzają, że się bagują. Dobra, chyba jestem ślepy, bo nie widzę go nadal. O Jezu, serio, musimy drugi raz włączyć shadery w ciągu tego odcinka. Naprawdę trochę żal. Gdzie jest koń? Gdzie jest haker? Tam? Tam jest haker, dobre, boże, przydaj świętszy, bałem się. Haker, nie stresuj mnie. Ej, to jest haker? Czemu ja mogę na nim usiąść? Co się stało, haker? Ej, ty mnie nie poznajesz? Haker! Co się dzieje? Czemu nie mogę na ciebie usiąść? Ej, serio, co się stało? Dobra, słuchajcie, nie coś dzieje. Czyżby haker znowu atakował? Tak serio, to nie, raczej nie, spokojnie, ale... Co ty robisz? Nic! Nie robię, właśnie w tym problem, że nic nie mam, nie mogę wejść na konia. To jest problem. Czy będę mógł wejść do tego konia? Przepraszam. Haker, dobrze, bałem się, koniku, że już mnie nie lubisz. Ej, nie, ta mesa nie jest wcale taka przyjemna, mnie trzeba stąd zwiewać zaraz. Gdybym tylko miał wiaderko, bym mógł sobie przepalić lawą. Ale nawet nie mam na wiaderko, znaczy mam... Mógłbym przepalić żelazo, ale... Kurczę, w sumie to może nie jest pomysł nawet, o Jezu, ale... Tak czy siak, słuchajcie, jest troszkę tutaj problematycznie. Ponieważ nie ma naprawdę jak tutaj wykopać jakikolwiek węgiel. Nawet... O nie, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Czemu ginę? O mój Boże, koniku! Wszystko jest ciemno, wszystko jest źle. Co to jest? To jesteś ty, koniku? Chyba tak, okej, słuchajcie. Patyki. Patyki. Mamy patyki, ale po co nam patyki, jak nie mamy węgla? Konik, o nie, ty giniesz, ja ginę. Nie wiem, co się dzieje. O mój Boże, to był najgorszy pomysł. Ta wyprawa była najgorszym pomysłem, jaki miałem na Ferainie obecnie. O Jezu, jest tak ciemno. Ale jest tak ciemno, jest tak źle. Nie mamy nawet... nawet drewna. Nie możemy nic przypalić na pochodnie. Jedynym wyjściem tak naprawdę w tym momencie jest wrócić do lawy, ale słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo na tym, gdzie jest ta lawa. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta lawa. Nie ma tutaj drzew, odeszliśmy z tamtego terytorium. Jesteśmy w totalnym... na totalnym zadupiu. Szczerze mówiąc, jest niedobrze. Okej, więc zróbmy to, co możemy zrobić. Czyli tak, postawmy ten craft table, postawmy piecyk i przypalmy jedno żelazo musi przypalić dosłownie czymkolwiek, przypalmy jedno żelazo, może lepiej nie tym, lepiej już byłoby przypalić tabliczką, czymkolwiek. Okej, znamy irona i tak, możemy teraz już przypalać spokojnie lawą, to dobrze, to jest bardzo dobrze, okej, ale, oh shit, dobra, creeper, sio, dobrze. Dobrze, to zrobiliśmy. Tylko w sumie co ja chcę przepalać w tym momencie? Jak ja nawet nie za bardzo mam... O Jezu. Nie za bardzo. Dzięki Tricu za życzenia, że brawo. No super, dziękuję, że jesteś dumny. Nie mamy drewna na przepalenie. Chyba, że mam jakieś sadzonki. Mam sadzonki? Nie, nie mam sadzonek. Proste, że nie mam sadzonek. O mój Boże, więc ta lawa nawet nam się na dużo nie zda. Przynajmniej mamy jakąś nową broń. Możemy zabijać potworek przed chwilą. Okej. Ile mam tego? Mam tego nie za dużo. Możemy zrobić sobie jakieś budki. Cokolwiek się przyda, serio. Cokolwiek się przyda, co by nam dało jakąkolwiek ilość zbrojenia, życia. No dobra, zbierzmy to i słuchajcie, będziemy stąd mykać. Mam pomysł. Ta lawa może nam służyć ostateczności jako chyba pochodnia, tak? Tak, może służyć jako pochodnia, więc nie jest tak tragicznie. Czuję się, jakbyśmy mieli po prostu pochodnię w ręce. Pochodnię, którą możemy wylać na kogoś i go zabić, więc to już jest coś, słuchajcie. To już jakbyśmy mieli jedną pochodnię. Nie jest to może tak pochodni i zbroja z jaksów, albo bezpieczna podróż do domku z powrotem, ale jest to na pewno progres, przynajmniej cokolwiek widzimy. Dobrze, przynajmniej tyle. Koniku, haker, ty tutaj siedź. Ja tutaj muszę wejść na dół, zobaczyć, czy nie ma węgla. Więc ty, haker, czekaj, okej. O, fuck, dobra, tu jest jakiś chyba będzie wyjście niestety od razu. Ej, czy ten miecz w ogóle działa? Jak on... O Jezu, mało mamy życia. O, jacie. Dobra, chowamy się, jemy to. Niestety tutaj nic nie ma. O fuck, lawa. Dobra, nie wylewamy jej. Jest dobrze. Więc tak, tutaj możemy zapomnieć. Tu nic nie ma. Spoko, ta góra jest lipna. Ta góra jest fatalna. A szkoda. Czerwona pustynia. Tu była ta czerwona pustynia, to wszystko było połączone. Sio stąd. Konika mi bijesz, hakera? O nie, proszę, przestań. Szkieletors.
A dobra, to jest ta lawa, gdzie my tu byliśmy? Czy to inna nawet? Nie wiem, nie trochę inna. Nie wiem, wszystko jedno. Słuchajcie, jest tragedia. Naprawdę jest ciężko jakkolwiek tu odnaleźć. Dlatego też myślę, że najlepszym pomysłem byłoby... byłby powrót do domu, wiecie? Powrót do domu myślę, że byłby najlepszy. Niestety na tym diamencie nic nie znaleźliśmy, oprócz bardzo dużej ilości terakoty. Co oczywiście w miarę jest logiczne, ale no, że tak powiem... spoko. Przynajmniej wiemy, że tutaj to jest. O, drzewa! Drzewa! Myśleliśmy drzewa, no nie? Więc zbierzmy sobie tego drzewa troszeczkę. Będziemy mieli na to pochodnie. Jedną, dwie, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, dlatego że zawsze są po 4 z jednego drzewa, czy z jednego węgla, czy jednego drzewa. Okej, okay. I jeszcze ostatnie. I tyle nam będzie starczeć, zbieramy to. I gdzie konik jest? Koniku? Haker? No dobra, jesteś, dobra. Fuh. I będziemy sobie chyba zmykać tu blisko, ponieważ serio nie widzę, żeby tu było cokolwiek dla nas. Podasz kordy naszego świata. Dobra, więc pytałem Tricusa, bo ja się w sumie... Co w miarę jest logiczne, pokupiłem. Ha, stąd przyszliśmy, dlatego że tutaj byliśmy, jakby z tego, między innymi z takich właśnie drzew my przybyliśmy. Ja jestem daleko w kopalni. Aż tak daleko? Okej, okay. Dobra, 300 minus 19. Spoko, więc będziemy musieli iść na pewno, słuchajcie, kordy. Okej, okay, tam musimy iść, czyli to nie do końca, nie do końca dobrze szliśmy, czyli gdybyśmy zaufali mojej orientacji w terenie, to byśmy już nigdy nie znaleźli naszej ferajny. Więc okej, okay, przynajmniej tyle, że Tricus jest na serwerze, nam pomógł. Możemy tu wejść? A, tu nic nie ma, okej, okay, oczywiście nic nie ma. Same zbyły na tym świecie, same zbyły, ale autentycznie. Wydawało mi się, że to będzie dużo fajniej na tym biomie. Zawiodłem się, chociaż... Czekajcie, co my tu mamy? Czy może tu też nie będzie? Nie wygląda na to. To wygląda mi na jakiś taki po prostu... No właśnie, na takie coś. Pełno dziur, bez celu. Myślałem, że naprawdę będzie jakaś kopalnia, ponieważ wiem, że mogą być kopalnie na tym, na czerwonych pustyniach. Więc trochę słabo. Słabizna masakryczna. Chyba, że... Nie wiem, chyba coś pominęliśmy, ale wątpię, bo naprawdę rozglądaliśmy się dosyć dobrze. To miejsce, z którego przyszliśmy, gdzie była ta dziurka, pamiętacie, nie mieliśmy pochodni, nie wyglądała mi do końca na jakąś kopalnię, więc też raczej tam nic nie było. No nic, daję 2 na 10 mesie. Chyba, że tu coś... No ta, tu coś będzie, jasne, tu coś będzie, nic nie ma. 2 na 10 mesa, nie polecam. Znaczy oprócz tego, że jest mnóstwo rakoty i to się przyda do ozdób, to się... To polecam, to jest akurat spoko i to mi się podoba. Ała, ała. Wiecie, co jeszcze zrobił? Wziąłbym jeszcze mały upominek dla Mwuki. Dla MWczki. MWK bardzo lubi piasek, bo MWK potrzebuje piasku do życia, do właściwie kaktusów. Ale tu już nie widzę piasku czerwonego. Ja chciałem czerwony piasek mu dać, że miał właśnie czerwony piasek na pamiątkę, więc cofnijmy się, słuchajcie, ludzie. I zbierzemy sobie czerwony piasek, który jest o tutaj. Tam jest czerwony piasek, więc podbijmy i zbierzmy go trochę. Mam łopatę może? Nie, łopaty nie mam. Okej, okay, szkoda. Już się robi powoli dzień. Tu jest jakieś... Tu jest nic, jak widzicie, możemy sobie wyjść. Więc okej, okay, lipa jak zawsze. I zbierzmy troszeczkę tego kaktusów, dla MW, znaczy kaktusów, sorry, piasku. Piasek mi się przyda do kaktusów, więc to w miarę logiczne. Więc raz, dwa, no ale tak trochę tego zbierzemy, trzy, cztery. Nie wiem ile w sumie. Myślę, że tyle nam będzie starczy. Po prostu zakidać mu upominek. I samemu też wyhodować kaktusy, ponieważ kaktusy są bardzo potrzebne, ponieważ to jest po prostu śmietnik, najprostszy śmietnik w Minecrafcie. Bezpieczny, bo nie podpali się nic jak od lawy, albo od... ognia, a bezpieczny, no, a działający. Jak wrzucimy item jakiś na kaktusa, to jak wiecie, zniknie. Na przykład jak podejdę, już zapatek to po prostu zniknie. Więc to jest spoko, czasami trzeba wrócić jakieś itemy i to jest dobry sposób. Więc Tricus mi pisał te kordy. Niestety to jest troszeczkę daleko, więc o mój Boże, co to jest za miejsce? Może nie mesa, ale słuchajcie, mamy jakiegoś cave'a. Może by go zeksplorować jeszcze, nie, troszeczkę się boję. Zbierzmy sobie to, zbierzmy, dużo tego zbierzmy, ponieważ o mój Boże, jak ja potrzebowałem wega cały odcinek, a znalazłem na sam koniec. No ładnie, więc słuchajcie, myślę, że dzisiaj tylko jeszcze zejdziemy na dół, zobaczymy co nas tam czeka. Raczej na odcinku nie będziemy wracać już do naszego świat, więc na samym odcinku zacznę sobie dokładnie, gdzie MWK mieszka. Czy ja lawę rozlałem? Nie mam lawy, lol. Nie pamiętam, żebym ją rozlał. Okej, okay. To jest dosyć... Grubsza sprawa, widzę. Grubsza sprawa, dużo irona. Dużo, to jest cały cave system, słuchajcie. Połączony z
jakąś epickimi kanionami, więc naprawdę, naprawdę fajnie wiedzieć, jakieś szczeliny duże. Jest burza wybuchła z tego, co słyszycie, albo jesteście, bo nie wiem, jak głośno jest w sobie Minecrafta, ale serio, zapowiada się ciekawie. My to będziemy musieli zeksplorować. Nie wiem, czy teraz, zobaczymy zaraz sami, czy na jakimś live albo odcinku. Czy my tam możemy zejść na dół? No tak średnio bym powiedział. Tak mocno średnio. Więc postawmy, weźmy to. Będziemy zestawiać te bloczki. Okej. Okej. To jest dosyć nietypowe. W sensie dla mnie teraz, w tym momencie taka dziura. Okej, więc sprawdźmy. Wow, tam jest woda. My do tej wody wpadniemy? Nie, lepiej nie ryzykować. Oh shit! Dobra, nieważne, lepiej, może się uspokójmy. I powoli zejdźmy jeszcze raz. Czekajcie, więc uwaga, tak, tutaj, tutaj. O nie! O nie! To jest straszne. Jesteśmy na jakiej wysokości? 24, jesteśmy na samym dole map prawie. Oh my god. Dobra, słuchajcie, naprawdę tutaj robi się już strasznie. Ponieważ jesteśmy w jakiejś dziurze w ziemi po prostu. Wykopiemy z tego irona. Tutaj tego dużo nie ma, ale naprawdę, naprawdę to miejsce mnie trochę przeraża, bo taka dziura w ziemi, nie wiadomo, co tu czeka, czy to nie będzie jakichś mobów zaraz miliona, za ścian nie wyjdą, chociaż nic nie słychać, to przynajmniej tyle. Okej, tu raczej, o, myślałem, że nic nie ma, ale jednak coś jest. O, złoto, spoko, w sensie bez jakiejś sensacji, ale no, przyszliśmy na biom mesy, chcieliśmy złoto, chcieliśmy tego pani złota, to znaleźliśmy, to jedno złoto i to nie na mesie, więc... Trochę fejlowo, ale okej. Więc słuchajcie, może ja się tutaj pożegnam już, bo jesteśmy w jakiejś dziurze w ziemi, na samym dole mapy, więc słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie do końca, pamiętam o premierze nowego serwera, ja się z wami żegnam, słuchajcie, dlatego właśnie, że będę się stąd wychodzić, tam zajmie, więc widzimy się już jutro o 9:30.